Dobra, witam was serdecznie po jednodniowej przerwie. Dzisiaj może 2-3 meczyki sobie obejrzymy wspólnie. Będzie tym czasem pierwszy mecz Team Empire i Mines. W następnej rundzie się spotkają ze sobą Virtus Pro kontra Team Empire. Starzy znani sobie przeciwnicy, był okres, kiedy Team Empire wygrywało przeciwko Virtus Pro, miało problemy z innymi teamami, ale zawsze umiał rozgryć Virtus Pro. No ale ich dobre czasy się skończyły, w sensie Team Empire, ale jak i również Virtus Pro, wszędzie się pojawiły nowi ludzie, nowe standiny, no i wszystko się może okazać z czasem. Tymczasem, jak widzimy po banach, Odik i Wisp zbanowany przez Team Empire, nie chcą combo z CK'a, no i na midzie będą chcieli zagrać. Możliwe, że będie to... 10 sekund remaining. W sumie jeszcze nie wiadomo co. Póki co Weaver na offlane'a, Naga Siren na semi-supporta. Czekamy na dalsze decyzje graczy. A właściwie to kapitanów obu drużyn. Reserve time. Właśnie miałem sprawdzić przy okazji, gdzie się pojawił Vigos, bo w Teamie Empire chyba go już aktualnie nie ma. No i nie wiadomo, co się z nim stało. Miał wskoczyć do tego nowego VP, słyszałem, ale chyba go tam nie ma. No niby widnieje jako, że jest w Teamie Empire. Nie ma aktualnie nowych informacji chyba co do niego. Bardzo dobry gracz kłopki. No i póki co Team Empire decyduje się na pick Baina. No najlepszy chyba disable hero w grze. No i czy Team Mines się zdecyduje teraz na piknięcie Rubika, ewentualnie Team Empire na zblokowanie Rubika. No bo wykradnięcie Fence Grip może zmienić tok bitwy. Tymczasem, co ciekawe, Team Empire decyduje się na ban Timbersawa. Team Mines. Furion do speed pusha został wybrany. Możliwe, że będzie na offlane'ie. Póki co Teamowi Empire brakuje jednego supporta mida. No i jakiegoś carry. Chociaż Weaver też jest możliwe czasem ogrywany jako główny carry. I będzie clock piknięty. Pamiętajmy, że ulti Nagi no przechodzi przez wszystko, jest dobrym wyłączeniem całej akcji agresywnej ze strony przeciwnika. Tylko BKB może zaprzestać działaniu śpiewu syren. No i byłby to jedyny ratunek dla Teamu Empire, jeżeli by to bardzo przeszkadzało te ulti. No tymczasem clock piknięty przez Team Empire, możliwe, że na offlane'a. Weaver czasami spotykany na trailane'ie. Enigma. Prawdopodobnie do lasu. Najlepszy farmer lasu, do lasu. No a Team Mines, brakuje im też carry jakiegoś porządnego.
Furion będzie sobie speed pushował, ale póki co Minas widać, że skupia się na pushu. Bombki na Leshraku. Natchez Prophet wskakowałby też w międzyczasie, wykorzystując każdą wolną chwilę na pchanie osobnej linii. No i Troll Warlord, o dziwo. Trolla dawno nie widziałem w jakiejś gierce takiej ligowej. No ale też przy jego ultimate, no pocisk, ściśnięcie wieży to jest chwila. No a tymczasem może to Furion również ściskać jakiegoś jego innego towerka na innej linii. 5 seconds remaining. Myślę, że teraz Team Empire się zdecyduje bana na jakiegoś mid hero. Będzie to... Co by to mogło być? No, decydują się na zbanowanie Gyro. To jest dosyć ciekawa opcja. No, jestem ciekaw, co będą pikować w Team Minas. 10 seconds remaining. Ja zaś takich meczy nie lubię obstawiać. Wolę finałowe fazy obstawiać, no bo to jest jeden wielki znak zapytania. Tym bardziej się składy wymieszały po skończeniu Internationala. No i teraz jest wielka niewiadomo, kto jak sobie radzi. To jest w sumie więcej szczęścia, jak po składach się patrzy i po graczach, bo może być cała ekipa dobrych graczy, a mogą się nie zgrywać ze sobą. No mi się wydaje, że Virtus.pro jest to aktualnie dosyć dużym problemem. No i później wychodzi jak wychodzi, że obstawia się na jedno, a się traci rery. I wygrywają drudzy. 5 seconds remaining. Reserve time. Ha. Na miejscu Team MN jest to, jakbym miał taką enigmę i fansgift, to ażbym, kurde, trzymałbym myszkę nad Rubikiem i bym się chwilę nawet nad tym nie zastanawiał. Od razu bym tego Rubika wziął taki. Mimo że tam jest ta Naga, no powiedziałbym, że niech Naga idzie na semi-carry, ewentualnie nawet w drugie carry, supportuje leciutko, fal support będzie tylko z opsami Leshrak, no a Rubik by tutaj typowo sobie jakimś forstaffem podziałał i no by wyłączał tego Baina, kradłby z Kukushi. No jest to idealna opcja dla piknięcia Rubika. Tylko problem jest u nich taki, że nie mają mida, no. No i są trochę w kropce. Tymczasem Team Empire decyduje się na DK'a na midzie. No i coś to, Tower and Chieftain, no. Będzie ogrywany. Jezu, dwóch herosów dawno nie widziałem, no Team Minas jest dosyć zaskakującą ekipą. Pikują herosów, których zawsze się, z reguły się nie widuje na meczykach. Nie decydują się na supportowanie no, któregoś z midów chyba. Na razie szybko sobie pokupywali jakieś rzeczy. Czasami się sprzedaje. Daje butelki i ten, że po prostu mid sobie od razu kupuje butelkę na start. Klaritka jakaś leży. No i zobaczymy, czy któryś z team się decyduje na 5-man Dotto na którejś z linii. Póki co Team Empire zmierza na topa. Wygląda, że w piątkę. I co ciekawe, na to samo chyba się decyduje Minas. Jerak sobie ciśnie sobie na high groundzie. Nie wiem, raczej zostanie na nim, bo nie będzie ryzykował swojego życia. Ma bezpieczną wizję zapewnioną ze swojej pozycji, no jednak decyduje się na zejście. A w międzyczasie czeka cały Team Empire, no i Jezu, zaskoczenie, patrzcie na to. Wejście Eldar Tytana, no i mimo wszystko first blood da Empire, pada na Gasiren kosztem DK'a. No i patrzcie, co tu się dzieje, to jest jakiś pub, jest to taka wymiana, jeszcze się mecz nie zaczął przecież.
No i są tutaj Team Empire, znowu puściłem, będzie 2 do 2 wynikiem tego... tej wymiany ciosów. No i mamy dopiero teraz klank oznajmiający rozpoczęcie się meczu. Ale mimo wszystko Empire tym spokojnym wyczekiwaniem na High Groundzie, no nie była to wymiana 2 do 2. My sądziłem, że tam padał z Mines ktoś, ale jednak był to Heros. Patrzcie, jak Clock blokuje Creepsy. Nie chcę narażać swojego życia. Mag dobrze, że ogrywa Clocka. Muszę sobie zapamiętać ten trik. Bardziej, że Kogi kosztują 50 many, no więc to nie jest żaden problem. Może nawet będzie celował w butelkę, co mu zapewni, no i przeżywalność na tej linii i sposobne blokowanie tych creepów, jak on to teraz właśnie wykonuje. Tymczasem nam idzie Elder Titan kontra DK. No Elder Titan nie podziała tutaj chyba zbyt dużo, no DK ma raczej większe szanse, no chyba że Elder Titan no będzie próbował tutaj z kimś właśnie z tą nagą, co się tu kręci, może coś kminić. Raiden Scary właśnie zginął, muszę sobie poglądać, no poświęcili, no kolejny błąd Minas. Empire, no powinien już dosyć pokaźną w goldzie mieć przewagę, no i jest to 1500, a już mamy dopiero poniżej 1,5 minuty gry. No i co ciekawe, Minas się decyduje na pozostawienie offlane'a. Jak widzieliśmy ostatnio, to samą taktykę zastosował Poseidon. No i kosztowało to ich tron, więc... i chyba taki mecz, który również był innych jakichś tam drużyn. No i zakończyło się w opuszczanie takiej linii. Jednak pojawiła się tam naga. No zawsze jest to duża strata expo, jak się po... decyduje na taką zagrywkę, żeby pomijać expa na jednej linii, no strata jest duża. Gdyż taki Heros no może nadrabiać z doświadczeniem prawie równo web w web z midlinerem, mimo że zna offie. No ale off nigdy nie był bezpieczną pozycją do zabawy. No i walczą! Bombki odpalone. Próbuję stunować, trafił stunem Leshrac. No i walka o Clocka. Czy on uratuje? Ataki z dystansu no zapewniły frag dla trolla. No i próbują się odkuć teraz, cały team Mines. Nadrabiają stosunkowo powoli straty. Powinno się powoli pojawiać w statystykach, nie będę ich co chwilę przedstawiał, bo po co? Nic się na razie przecież ciekawego nie dzieje, w końcu jest early game. No Elder Titan razem z DK'em już po butelce w swoim ekwipunku. Jak to Enigma razem z Furkiem robią, no zabawa w dżungli. Decyduje się Furion prosto w Midasa. Tymczasem Enigma no powinna sobie lepiej radzić z farmą od Furiona, no jak widać 18 do 15. No najszybciej farmiący Heros to jest w całej grze po wysłaniu do lasu. Coś tu się działo ciekawego, z 1/4 hapsów wyszedł Elder Titan z Mida. No i DK jednak pokazuje tą swoją siłę na tym midzie. Ale mimo wszystko Elder Titan no największa farma ze wszystkich postaci w grze. Znaczy z Prophets Invis. DK smutny, nie może sobie wziąć runki. No jak tam Trolek? Trolek równie dobrze się bawi na tym bocie. No Clock mu nie przeszkadza, może sobie last hitować z dystansu jak i podejść i być pewnym swojego last hita
z mele. No i świetnie się tu bawię, jak widać, nie będę go tu pokazywał. No i co ciekawe, gdy decyduję się na powerbricy, nie są to facebooty. No jak to większość graczy robi, ja sam robię facebooty, decyduję się na damage na trollu. No a jednak pojawił się na nim powerbricy. No i Skandal nam idzie, walczy o swojego mida, nie chce odpuścić farmy. Próbuję go tutaj odepchać, ta naga. No ale wciąż są ostro w plecy, Jezu. Elder Titan prawie ścisnął tego Weavera. Wyszedł on poniżej 40 hapsami. No jest to nieciekawa opcja dla niego, no bo musi się wycofać z farmienia na swojej linii. Warlord z Basiliusem. Ciekawe, czy się zdecyduje na Aquila. No Władek raczej to nie, to byłaby zła opcja na nim. Szkoda aż tylu golda. Lepiej od razu prosto w BKB celować i haratać przeciwnika. Elder Tatem próbuje odbić tego swojego mida. Wyszedł sobie na spacerek. DK to wykorzystał, nadrobił stracony czas na farmę. Straconą farmę, no bo Elder Titan za pomocą swojego drugiego skilla, no taki damage wall, no dubluje. Zobaczcie sobie, że prawie zdublował swój damage. A on tu ma przecież butelkę i ma arkany, więc na to co chwilę. No i denaje nie są dla niego problemem. Mimo, że ma ich 4. No ale najważniejsze są przecież last hity. Vanskor. Podejmują się tutaj chłopacy. No i czy będzie już Black Hole? Black Hole to jest już Brief Fire. No i Mines Free Wieży. Mines zdecyduje się na pozostawienie tej wieży. No co już będzie sporym plusem dla Empire. Tymczasem trade nam idzie za to jedynkę. No z double damage'em, no dla Eldera to nie był problem ścisnąć tą wieżę. Clock, no jak powiedziałem, z butelką. Na razie nic się nie pojawia na trollu, ale myślę, że będzie to Ogre Axe, ewentualnie od razu Mithri Hammer. Wątpię, żeby się bawił plotki. I takie babowe itemy, tym czasem patrzę, gang na Clocka. Ratują się Kogami. I przychodzi Enigma w potrzebie. Zroamowała akurat, tepyła się na bota. No i mimo wszystko kosztem ważnego hero dla Mines cała akcja ściśnięta. Weaver, Free Farma na topie. Co ciekawe, Ring of Elf i Ring of Regeneration i Bazylek. Złapany Sentry. Jednak timelapse ratuje życie Weavera. Z Kukuchi wycofuje się w złą pozycję. Próbuje wyjukować Mines. No i raczej to przeżyje już w tym wypadku. No chyba, że przywitają go gorąco z góry. No ale mimo wszystko on jest szybszy. Ze Kukuchi nie da. Nie dadzą sobie rady. Nam idzie. Elder Titan będzie supportował Meką. No ciekawe, czy w Blinka pójdzie Enigma, czy raczej będzie to Meka, ale bardzo dobrze sobie radzi z farmą, więc możliwe, że jest... Nie, jednak będzie to Meka. Już kupił itemy. Observer Ward, no i ten top już jest tak załardowany. No Mines bezpiecznie i będzie teraz, oni chyba zapewnili. Chcą sprawić wrażenie, że dzięki temu, tej straconej wieży, Team Empire będzie mógł sobie tutaj się bawić. A tymczasem oni może go, że będą próbowali w kleszcze wziąć, no i zaatakują, tym bardziej, że mają idealną wizję zapewnioną przez te dwa wardy. No i plus centry podczas polowania na Weavera. Coming in.
Clock, Face Booty, Drumsy. No i Blackwell jednak przerwany przez Dragon Taila nam idzie. No i DK w potrzasku. No i ta akcja powoduje wyrównanie się stanu gry 4 do 4. No chłopacy z Minus jednak się odkuwają, nie chcą. Łatwym przeciwnikiem nie będą. Troll, jednak Drumsy. Weaver, Aquila. No dziwny, ten Ring of Regeneration i Sobi Mask no, mnie zastanawia. No raczej śmiem wątpi, żeby Soul Ringa se złożył. Może Władka, ale no co, dla DK'a tylko Władka na Weaverze, co to by miało za sens? No ale może tu jest możliwe wszystko w tej grze. Każdy chce każdego zaskoczyć czymś dziwnym. Bane będzie decydował się na budowę urny. Załardowana runka na bocie. No i to już jest bezpieczna strefa dla Empire. No a tutaj jest bezpieczna strefa i strefa nadchodzących ganków, znaczy nadchodzącego albo za bardzo wysuniętego gracza z Empire. No to już byłby duży plus dla Minus, jakby sobie wyczaili. Tymczasem Klop na bocie ściska sobie samotnie Leshraka, no nie mógłbym pewnie jakkolwiek skastować stuna, no gdyż zmaksowany pierwszy skill no zapewnia. No i mamy Fiendsgry, będzie drugi frag dla Kloka, dobije sobie rakietką. No i owszem, no i czy będzie pościg? Nie, nie decyduje się tym Minus. Fiendsgry koniec, naga ściśnięta razem z Leshrakiem na bocie. Czasem na midzie kręci się Enigma, kręci się DK, próbuje odepchać. Próbują chłopacy z Minus odepchać tą paradę niepodległości Empire. No a Clock z Bane'em tradują sobie, więc aż się sobie puszują bota. No jednak się wycofali, no wyczuli nadchodzące zagrożenie. Minus zdecydował się na atak. Słyszałem ulti od Nagi, tylko nie wiem. O, tutaj jest. Nie widziałem aury. No i DK w tarapata, gratuluje się tepką, raczej zdąży. Jednak nie, stun w ostatniej chwili. No decyduje o śmierci Skandalo. Troll. No już bardzo przyjemnie z itemkami. Najlepsza farma ze wszystkich graczy. Drumsy zapewniają mu sporą mobilność. Face dałyby mu jeszcze większą. Może właśnie się zdecydował na drumsy, na te power treaty właśnie, bo kupił sobie drumsy, no miał lightową farmę na bocie. No to w takim wypadku kupił te drumsy. No i ma i atak speeda, i damage. No i trochę hapsów, i mobilność. No i spokojny powrót trolla na linię. Każdy płynący creep, nadchodzący creep, no jest dla niego złotem bardzo ważnym, no bo jest to heros, który no niszczy gierki i hardcary. Jest to hardcary graczy Minus, znaczy teamu Minus. Clock, samotna obrona Częstochowy, T1 Tower na bocie. Jednak się wycofuje Minus, nie będą podejmowali pusha. Furion powraca, tymczasem Weaver, chyba się mogą decydować tutaj chłopacy na Roshana, albo i fejkują. No, przyszedł tam
Naga Siren, o Jezu, co on robi? Ale on jest chyba na Inwizie, tak? I owszem. No jak macie jeszcze jakiś tam kolegów do i wam się podoba ten stream, no nie każdemu się podoba, ja to rozumiem. No ale jeżeli wam się podoba, możecie pozapraszać, to będziecie mieli z kim poklikać na czacie w międzyczasie. No ja to robię dla siebie, ale najważniejsze, że to robię dla was. Dragon Tail na Elder Titanie. No i czy on przeżyje? Timelapse z ostatniej chwili. Weaver w potrzasku był, no poniżej 100 hapsów. Stun, mamy Black Hole'a od Enigmy. Niestety na jednym albo dwóch hero to było. No i Team Empire prawie dokonał 4 fragów na minus. Sorry, że nie podkreśliłem interakcji w Black Hole z Black Hole'em, ale no nie jestem jeszcze dobrym Tobi Wanem polskim. No i Empire decyduje się na Roshana, czy mają tutaj minę z wizję? No na pewno mają wizję Empire, jednak nie zareagowali w porę. No ale czy tutaj będzie jakiś duży damage nadchodzący? No Elder Titan ze swoim ultim, no dał się we znaki całemu Empire. Blade Mailem ratuje się Clock. Próbuje on dokończyć żywot. Naga Siren. Elder Titan się wycofuje. Nightmare na Leshraku. Bombki odpali, niestety pada na parę hitów. No i Elder Titan wycofuje się. Znowu cała akcja. Piękny hook Clocka, Kogi i kończą żywot Elder Titana na midzie. No pięknie tutaj Team Empire to zagrało. Podwoili swój ten, no i teraz sobie wrócą na pana Roshana. Furion jedynie próbuje wykorzystać cały ten czas, no obrócić chociaż to w ten obrócony, w ten zniszczony tower na bocie. Jak widać, próbują to podjąć się tego towera z nagą, no jednak Roshan będzie chyba szybciej, no już jest prawie zrobiony przez Empire. No i oni tutaj ryzykują, Furion podejmuje się. No jednak Glyph. No i Bane czeka. Dire's bottom tower has been denied. Trzyka golda na DK-u, no coś ciekawego może z tego wyniknąć. Weaver, medalion. Ot jest i ten magiczny item, który sobie maska się wziął, nad którym się tak trochę głowiłem. No teraz jeszcze zostaje ten Ring of Regeneration, no ale to może po prostu być taki lekki support, on to później sprzeda, jeżeli będzie chciał sobie zakupić tego linka, no bo mu będzie bardziej wadził taki item niż mu pomagał. Leshrak typowo fal support. Zaraz się pojawią raczej arkany na nadze. Elder Titan, skończona mecha. No i raczej się będzie decydował na BKB. No i będą próbowali tutaj chłopacy z Minez obrócić te wszystkie dzięki Song of Sirens i Ultimate'owi od Eldera. No w proch całe działania Empire. Mimo wszystko, że Empire prowadzą 12-6. Co w tych statystykach, które teraz ujawnię, Bach 3000 golda, Bach 7500 expa, to już jest okropna liczba na mid game. To już jest dosyć spora przewaga. No i Empire, no raczej tego Aegisa na tym Weaverze, no go na razie przetapia w farmę spokojną dla siebie. Chyba się tutaj, nie, jednak się nie będą decydować na polowanie na Weavera. Smoke, żeby zapewnić sobie wizję na high groundzie, na klifie. Bane, już ma Fiend's Grip, czy miał cały czas.
No, Empire raczej będzie pushował. Weaver do nich nie dołącza. Co dziwne. Naga Sirens ulti, nie, bez ulti jeszcze. No ale zaraz będzie miała, no będzie już mogła w stanie, będzie wstała uśpić działania Empire. No myślałem, że się tutaj chłopacy z Empire zdecydują na pusha z Weaverem. Tymczasem Weaver farmi sobie spokojnie. No decydują się, no i może to być jeszcze Radiance na nim jednak. Dosyć wczesna jeszcze minuta na próbę zbudowania Radiance'a. No i aura z Radiance'a no najbardziej by wyniszczała tego pana Leszraka na bocie, który jest no supporty najbardziej by ucierpiał. Naga troszeczkę, no ma 900 kapsów to, czyli też nic pokaźnego. No mięciutkie byłyby to kąski dla Weavera, no on by sobie tylko szczękoczułkami poruszał i by się cieszył z martwych szczątków po tych dwóch supportach. Furion już z lotką biega, no zdążył się tutaj chłopak troszeczkę nadrobić. Nadrobić tej straty, włączymy sobie... O, właśnie, to mnie interesowało. Furek jak stoi, no 0-1, nieźle. Oglądałem ostatnio gierkę, nie wiem czy to z Poseidonu, tak grali Furionem dupowato. Czy któraś tam z drużyn Starladera, czy nawet Rapture Gaming Network, to było no... Furion chyba w dwóch grach z jednej drużyny pikowany na pałę był. No a wynik tego piku był taki, że Furion był na offlane, zrobił 4 feedy. Po czasie nawet nie decydował się na pójście do dżungli. No i dalej feedował i zrobił 0-10 na swoim koncie. Tak, to jest gierka było. Jeden Weaver hook ze strony Kloka, spokojny frag. Uratował swoje życie Bane. No i kolejne na 2 plus fragi dla Empire. Jednak jedna wymiana dla Mines. Ściśnięty DK. No to już jest dobra w miarę wymianka. No ale nie mogą jeszcze tego przetopić towara, no bo jest za twardy tower tier 2 na tym bocie, a tymczasem Empire. No z Weaverem, tak jak powiedziałem na AE10, no będą tutaj sobie pchali, no oni się nie boją. I Weaver się będzie bał. No i Empire straciły swojego kuriera, może to trochę zaboleć. No jednak Weaver stepką nie zdążył kupić itemków. No teraz się wybierze na jakieś zakupy porządne. Gdzie on się wybrał? Dalej na farmę się decyduje, o dziwo. No i dalej, Empire, dwukrotna przewaga w killach nad Mines. Nie wiem, czy będę dzisiaj kastował dwie gry, czy trzy. Na pewno będzie Virtus Pro Empire, no bo to jest chyba najlepsza gra dzisiejszego wieczoru. Właściwie to jeszcze popołudnia. No ale tą ostatnią gierkę to nie wiem, bo... Zależy jak będę się czuł, bo kurde ostatnio to mnie trochę to wykańczy te kastowanie. Mimo wszystko tą praca głosem jest to, no i później człowiek jest taki otumaniony i go boli gardło. ponad 5000 golda na tym Weaverze. No i ciekawe na co on się zdecyduje, bo jak jeszcze on zrobi Rapiera, no to będzie beka. No ja raczej nie zaryzykuję, on nie ma aż tyle życia, żeby sobie pozwolić. No ma timelapsa, owszem ma i Jisa, ale to tylko doraźnie. No i w międzyczasie Bane zabija nogę na midzie. No out of position była, pozwoliła sobie na zbyt wiele. No i stracił właśnie Weaver. No i chyba to wyczuli. Dobrze wyliczyli to Mines. No jednak nie decydują się. Leszrak się tylko kręci. Próbuje wyczekać na swojego Splitterfa. A jednak wbita Kloka przerywa całe działania. Splitter, timelapse spore. No i jednak Weaver pada. Czy Klok również przeżyje tą akcję? Troll w natarciu. Przełącza się armletem. No powinien to sobie poradzić, że dobrze by się wypika. No jednak Splitter
kończy jego los i body block ze strony trolla. No nie mógł się wycofać w stronę trolla, no i padł. Dobrze współpracowali tym razem troll i Leshrac. No i póki co Empire, wszystkie towerki zrobione. No a Mines troszkę w dupce. No nie mają już tu, tu już co jest droga wolna dla Raxów. Na pewno się Empire nie zdecyduje, no bo jak ma tutaj jeszcze free goldy w wieżach stojące, no to co to jest za problem je ścisnąć, tym bardziej, że mają taką przewagę. Mines się próbuje odgryzać, no nie chcą odpuścić. No i co ciekawe, Forstaw na Furionie. Nie wiem, czy Forstaw raczej nie powinien przerywać działanie Fiend's Grip na Bane'ie, którego będzie kastował. Bo nie ma on mini stuna w sobie, tylko przesuwa właściwie, tak jak jest to powiedziane w działaniu Forstaffa. No właśnie, jak tam Bane? Czy on ma Blink Daggera? Wczoraj to bardzo brakowało w jakimś wyczyku. Właśnie, żeby ten Bane wskoczył i załatwił chyba tam Duma lub innego koleżkę. No i żeby mieli go spokoju. No i bita znowu kroka. Wejście hooka. Nie może zapuścić Song of Sirens. Stany skutecznie blokują zakastowanie Song of Sirens. No i Elder Titan kolejnym będzie ofiarą dla Empire. No i w natarciu Empire Fiend's Grip na Furionie. No i jest to Team Wipe. Sorry, prawie Team Wipe, bo no bo akurat myślałem, że też padł już troll. Co ciekawe, troll na inicjacji się zdecydował kupić sobie Blink Daggera. Dziwna trochę opcja, no pierwszy raz z czymś takim się spotykam. No ale jeżeli ma to działać, póki co nie działa. Radiant's bottom tower is under attack. 26 minuta, no i punkciki mają się tak, prawie 10 tysięcy golda. No już over, ponad 12 tysięcy expa, doświadczenia, przewagi dla Empire. No, myślę, że to już sporo daje się we znaki Mines, że no są, mają już tyle hapsów wszyscy bohaterowie, że no ciężko jest ich zjeść. No wymagałoby to już dosyć dobrego zgrania ze strony Mines, żeby przezwyciężyć wszystkie ulty i cały disable ze strony Empire. No jestem ciekaw, czy gdzieś jest tutaj Vigus wśród nich. No jest Vanskor, jest Skendal. Stand-in jakiś mag, może mag jest Vigosem, chociaż Vigo zawsze miał dwie lub trzy fałki w swoim niku. Fura próbuje pocisnąć wiedzą wieżę. No i ale jednak jest to łatwy deny dla Weavera, który ma przecież 150 damage'a z łapy ponad. Forstaff, Blade Mail na kloku. Teraz powinien się powoli budować Scepter, myślę. Zobaczmy, ile ma golda. No, powoli się powinien pojawiać. 2 BKB na DK-u, na Enigmy. Nie decydowała się na Blink Daggera. Poszła raczej w support i przeżywalność wszystkich teamfightów. No i Weaver Dezo. BKB też. Również nie zdecydował się tymczasem BK w natarciu po Elder Titana. Nie mogą w stanie wyratować go gracze Mines. Weaver, no mięciutki dla niego Leshrac, pada na kilka hitów. No i Naga również się staje ofiarą Bane'a. Kolejny trade na rzecz Empire. No wyczekają chyba za niedługo Roshana. No właśnie się pojawił. No i myślę, że zaraz będą Raxy. No bo tu już jest coś takiego, to jest kropka. Jacek Gumok, pozdrawiam. Dire's bottom tower is under attack. Russia.
To już jest dla mnie, kurde, no ciężka sprawa do zgryzienia. Próbuję to wszystko... Próbuję to jakoś podziałać tak, żeby split pushować, no ale on dużo już nie ugra przecież, no. Raczej nie będzie w stanie zepchnąć no któryś z Raxów. No, tym bardziej, że no mają tu chłopacy te tepki, no, wiedzą czego się spodziewać. Pojawił się właśnie Blink Dagger na Enigmie, Bane. No wszyscy mają tepki, a Weaver sobie będzie po prostu bawił w trakcie teamfightu, no i będzie wybijał graczy z minus. No i czy Mines zdecyduje się na ostatnią próbę pushu? Empire, powrót do farmy, cała akcja się uspokoiła. Mines bez smoganka, dosyć ryzykowna próba. Skautują Eidolony od Enigmy, agresywny ward. No i Mines chyba będzie liczył na błąd ze strony Empire. Mimo że mają Black Hole'a, Cloak'a, no i Bane'a. Furak nie, troll. Troll baituje. A jednak się decydują z powrotem. Próbują to obrócić na swoją korzyść, całą sytuację. No i są w natarciu, to jest chyba jedyna opcja dla Mines. No żeby przeciwdziałać tym pikującym w dół dla nich statystykom. Weaver troluje, Sentry za późno postawiona. Miesza w szeregach. Mines odepchał ich. Radiant's bottom tower is under attack. No, no raczej Mines wie, że tam będzie ta Enigma z tym Bane'em. No nie jest to żadna... Nie byłoby to żadne zaskoczenie, więc nie ryzykują w bitewczach, no tym bardziej, że jak powiedziałem, no spodziewają się, że tam te Disable, no pilnują dupek od swoich towarzyszy, którzy mają wycinać towarzystwo z Mines. No i Cloak, agresywna wbita, Kogi. Samotny Elder odpalił BKB, próbuje ratować swojego żywota. Naga Siren. Nie działa, BKB na DK-u. No będzie to... nie, uratowane jednak. W ostatniej chwili Weaver próbował zgarnąć mimo wszystko tego praga, nie udało się. No i widzimy Empire na tarciu. Znowu próba BKB. Fiendsgrip na trolu. I Black Hole złapał trzech. Dobrze mówię. Furion pada, troll w potrzasku, bez many. No i zjedzony Team Wipe na rzecz Empire, już mamy GG. No i dobra, lecimy z następną gierką. Będzie to Virtus Pro kontra Empire. Dzięki za oglądanie.